W dzisiejszym odcinku Kryptoogłoszeń poinformujemy o uruchomieniu skarbca cyfrowego przez Zjednoczone Emiraty Arabskie. Wspomnimy o pojawieniu się Avalanche na OpenSea oraz opowiemy o wzmocnieniu partnerstwa Tencent z OKX. Witam Was serdecznie na kanale Kryptoogłoszeń, przed nami kolejna dawka informacji. Jeżeli materiał uznacie za wartościowy, zachęcamy do lajka, subskrypcji, komentarza. Ja tylko jeszcze zaznaczę, że nie znajdziecie tutaj porad inwestycyjnych, bo takie należy udać się do specjalisty, my tylko wyrażamy nasze subiektywne zdanie. Tak więc nie przedłużając, zaczynajmy. Hebal Foundation informuje, że Zjednoczone Emiraty Arabskie uruchomiły swój globalny skarbiec cyfrowy w GitEx Global. Ta platforma działa jednocześnie jako skarbiec w chmurze i safe online. Czelnik informuje, że ilekroć rezerw dla tokenów zabezpieczonych złotem Catch.Gold zwiększają się lub zmniejszają, czelnik Proof of Reserve przekazuje zmianę w łańcuchu, aby zaktualizować umowę POR CatchGold. Takie działanie pomaga zapewnić, że zasoby w łańcuchu są zabezpieczone przez rezerwy poza łańcuchem. Senken informuje, że Polygon Technology uruchomiło serię blogów Polygon for the Planet, aby zaprezentować projekty zajmujące się aspektem klimatu i wpływu społecznego na sieci Polygon. Zachęcamy do przeczytania artykułu blog.polygon.technology, gdzie dokładnie została opisana inicjatywa Polygon for the Planet. Avalanche jest już oficjalnie dostępne na OpenSea. OpenSea jest miejscem, w którym twórcy i kolekcjonerzy mogą wyświetlać swoje NFT oraz nimi handlować. Dołączenie Avalanche do OpenSea zapewni możliwość dotarcia do większej ilości osób zainteresowanych tematyką NFT. Została wydana wersja Hashpack V4.3.1. Zespół Hashpack dodał kolejne DApps do swojej wbudowanej przeglądarki. Zostały dodane DApps Creamies, Hedera Sentient, Saucer Swap Labs oraz Fatimania. Dodano również szereg aktualizacji Hash Connect, w tym obsługę nowych typów transakcji. Ponadto Hashpack dodał nowe ikony tokenów, zaktualizował przeglądarkę modeli 3D oraz naprawił zwiększenie ilości zagnieżdżonych elementów historii podczas przełączania kart. Sui Media ogłosiło nawiązanie partnerstwa strategicznego z Axelar Network. Sui Media ma nadzieję, że dzięki tej współpracy pomogą Axelar i Sui Ecosystem jeszcze bardziej się rozwijać. Tron został narodowym blockchainem dla wspólnoty Dominiki. Wspólnota Dominiki jest to państwo znajdujące się na wyspie umiejscowionej na Morzu Karaibskim. Zadaniem projektu Tron będzie opracowanie i wyemitowanie Dominika Coina. Integracja przeglądarki Opera z EGLD, ESD, Elrond DApps odgrywa kluczową rolę w rozpowszechnianiu ekosystemu Elrond Network. Elrond Network jest niezwykle zadowolone z faktu stworzenia symbiozy między blockchainem a jedną z wiodących przeglądarek internetowych. The Sandbox Marketplace zapowiada nadejście upiornego sezonu. Potwory, legendy i inne elementy folklorystyczne będą nawiedzać Metaverse Sandbox w tym miesiącu. Dodatkowo informujemy, że NFT z kolekcji Creepy Critters są już dostępne. BitGreen wygrywa 29. aukcję parachainów na Polkadot. BitGreen buduje blockchain, który połączy światy DeFi oraz Web3. BitGreen jest projektem, który łączy technologię blockchain razem z ekologicznymi innowacjami. BitGreen pragnie pozyskać kapitał na niezwykle ważne inicjatywy dotyczące zrównoważonego rozwoju. Tencent wzmacnia swoje partnerstwo z OKX. Tokeny NFT TGLP Alaska zostały zweryfikowane i oficjalnie dodane do Marketplace OKX Web3. Portfel OKX jest również kompatybilny z Tencent Marketplace'em. Już teraz przy pomocy mostu można przesyłać token SAUS pomiędzy wszystkimi sieciami obsługiwanymi przez Hashpod. Celsius już postanowił złożyć wniosek do sądu. We wniosku została zawarta prośba o wyznaczenie terminu przedawnienia. Rozpatrzenie tego wniosku zaplanowano na 1 listopada. Czelnik informuje o powstaniu nowego artykułu, którego autorem jest Tyler Locke. We wspomnianym artykule głos zabrał współzałożyciel projektu Chainlink Sergey Nazarov. Nazarov omówił sposób, w jaki sieci Oracle będą wspierać rosnące zapotrzebowanie Web3 na bezpieczną interoperacyjność między łańcuchami. Artykuł został zamieszczony w serwisie Fortune. Link do artykułu znajdziecie w opisie filmu. Subdax oraz DraftKings połączyły siły, aby stworzyć SlyCrox. Pierwsze w historii zdjęcia profilowe PvP będą dostępne na DraftKings Marketplace na sieci Polygon. Fani sportów fantasy mogą teraz cieszyć się użytecznością w świecie rzeczywistym. Harmony informuje o rozpoczęciu prac nad sfinalizowaniem i rozpoczęciem pierwszej kampanii z trzema partnerami. W gronie partnerów Harmony znalazły się Tranquil Finance, Recovery One oraz Modulu. Harmony na tę kampanię planuje łącznie przeznaczyć $150,000 po $50,000 na partnera. Kampania potrwa 2 tygodnie. Harmony planuje kontynuować przydzielenie grantów na podstawie skuteczności gromadzenia i usuwania zdepegowanych typów z obiegu. Projekt Meteor Wallet otrzymał grant od fundacji NIR. Grant ma na celu wsparcie tworzenia portfela Meteor. Binance stwierdza, że ustalenie strategii dotyczącej ochrony posiadanych przez użytkowników kryptowalut powinno być najwyższym priorytetem. Zakup portfela sprzętowego jest z całą pewnością dobrym początkiem. Wątek ochrony aktywów został szerzej rozwinięty w artykule na Binance Academy.
Omni wprowadza aktualizację, która dodaje tryb dyskretny. Aby ukryć salda używając tej aplikacji, wystarczy kliknąć na symbol oka. Omni stawia na możliwość dopasowania swojego portfela. BlueSwift nie ukrywa swojej ekscytacji wejściem do ekosystemu Algorand. W artykule załączonym do tweeta BlueSwift wyjaśnia, w jaki sposób postrzega Cardano oraz Algorand w kategoriach wzajemnych celów synergii. Osoby zainteresowane zachęcamy do zapoznania się z całym artykułem. Projekt Onomi zdecydował się na wprowadzenie swoich produktów do ekosystemu IOTA oraz Shimmer za pośrednictwem programu Touchpoint Open Builders. Ten ruch pozwoli na integrację ze stablecoinem oraz wdrożenie Hybrid DEX opracowanego przez Onomi. Shimmer i Onomi są dobrze dopasowane do sieci ładowania początkowego przy minimalnych kosztach operacyjnych dla użytkowników końcowych. Bezgazowa implementacja Shimmer i beztroski DEX Onomi będą iść w parze, tworząc bardzo dobre doświadczenia handlowe dla użytkowników. Crypto Mayhem informuje, że przy tym projekcie pracują wysokiej klasy specjaliści. W ciągu najbliższych tygodni na Twitterze Crypto Mayhem zostaną przedstawieni pracownicy, którzy każdego dnia starają się zapewnić możliwie najlepsze wrażenia z gry. Ebal Foundation informuje, że Todd Dolmon, czyli wiodąca firma Hedera NFT, otworzyła dostęp do wersji betagraph.io. Jest to pierwsza usługa API Graph QL na sieci Hedera. Co prawda, sezon wakacyjny się już skończył, jednak może ktoś z Was wybiera się jeszcze w jakieś ciekawe miejsce w najbliższym czasie. Udostępniając zdjęcie ze swojej podróży, będziecie mieli szansę wygrać do 500 BUSD. Dodatkowo zostaną również rozdane gadżety od Binance. Aby wziąć udział w konkursie, wystarczy opublikować zdjęcie o tematyce podróżniczej z dowolnym elementem Binance oraz udostępnić to zdjęcie na Twitterze, używając tagu Travel with Binance. CryptoCom pragnie pogłębić swoje zaangażowanie i obecność we Francji. Paryż został nową europejską centralą regionalną Crypto.com. Nexo informuje, że stablecoin Wokół, którego jest najgłośniej w ostatnim czasie, jest już dostępny na tej platformie. Cały proces zakupu Nexo na BUSD jest naprawdę bardzo prosty i bezpieczny, a sama transakcja jest realizowana bardzo szybko. Następuje nowy etap adopcji kryptowalut w Salwadorze. Wczoraj została uruchomiona karta płatnicza Lightning Network. Dzięki nawiązanej współpracy między IBX a Coin Corner, posiadacze BTC w Salwadorze będą mogli korzystać z tej karty. Przypomnijmy, że Lightning Network to infrastruktura warstwy drugiej blockchaina, która pozwala na wydawanie BTC w czasie codziennych zakupów i przy niskich opłatach transakcyjnych. Prowadzenie płatności kartą zbliżeniową umożliwia bezproblemowe korzystanie z BTC w Salwadorze, co może zwiększać adopcję kryptowalut w tym regionie. Władze Portugalii przekazały informacje o planach dotyczących wprowadzenia 28% podatku od kryptowalut. Podatek miałby zostać wprowadzony w 2023 roku. Rządzącym bardzo zależy, aby rok 2022 był ostatnim rokiem, w którym kryptowaluty są wolne od podatków. Wydarzenie z Portugalii zwiastuje koniec raju podatkowego dla entuzjastów kryptowalut. Proponowana ustawa ma dotyczyć wszystkich aktywów cyfrowych. Dodatkowo pojawia się chęć opodatkowania airdropów. Bank of New York Mellon jest aktualnie pierwszym dużym amerykańskim bankiem, który będzie zabezpieczał aktywa kryptowalutowe klientów razem z tradycyjnymi aktywami inwestycyjnymi. Jest to kolejny z amerykańskich banków, który będzie przechowywał klucze prywatne wymagane do uzyskania dostępu i przeniesienia aktywów. Firma zarządzająca inwestycjami SkyBridge napisała na swoim Twitterze, że ten ruch jest ogromnym krokiem naprzód dla całej branży kryptowalutowej. To tyle z informacji, które dla Was dzisiaj przygotowaliśmy. Jeżeli materiał uważacie za wartościowy, zachęcamy do lajka, subskrypcji i komentarza. Dziękuję Wam za uwagę i życzę miłego dnia bądź wieczoru. Cześć!